Wraz z końcem zimy warto zmienić nieco swój styl odżywiania. Jeśli zimowa dieta i nawyki pójdą w kąt, ty i twoje ciało dużo lepiej przywitacie początek wiosny. Nie są konieczne wielkie wyrzeczenia. Wystarczy kilka małych zmian, aby zadbać o zdrowie i sylwetkę. Zamień biały makaron i ziemniaki na ryż, kaszę i makarony pełnoziarniste. Ziemianki są zdrowe i mało kaloryczne, chyba że dodamy do nich tłuszcz. Warto jednak zamienić je na różnego rodzaju kaszę i ryż. Ryż basmati i parboilet są lepszym wyborem niż ryż biały. Zawierają więcej cennego białka i witamin. Makaron z mąki pszennej zamień na ten pełnoziarnisty lub z mąki durum. Dzięki temu twoje posiłki będą bardziej odżywcze. Co więcej, poprawisz również trawienie i usuniesz złogi z jelit, które nagromadziły się podczas zimy. Przyprawiaj. Poranna kawa z dodatkiem cynamonu doskonale wpływa na organizm. Cynamon skutecznie mobilizuje metabolizm, ale też świetnie wpływa na koncentrację, dotlenianie mózgu i pamięć. Do dań możesz dodawać więcej ostrości. Chili, kurkuma i imbir to przyprawy, które mają wachlarz zdrowotnych właściwości. Ostrość natomiast sprawia, że nasz metabolizm przyspiesza i szybciej spalamy kalorie. Więcej błonnika, otręby owsiane to must have każdej osoby, która chce się zdrowo odżywiać i zadbać o sylwetkę. Dlaczego? Po pierwsze, to najłatwiejszy posiłek. Wystarczą 3 łyżki otrębów dziennie na śniadanie. Po drugie, otręby owsiane to bomba błonnika i zdrowych kwasów tłuszczowych, które doskonale wpływają na trawienie, usuwanie toksyn z organizmu, obniżenie cholesterolu, odchudzanie, skórę, włosy i paznokcie. Zastąp mięso roślinami strączkowymi. Nie musisz rezygnować z jedzenia mięsa, ale warto ograniczyć jego spożywanie do 1 razu w tygodniu. Rośliny strączkowe są doskonałym źródłem białka i witamin, a przy tym nie obciążają naszego układu trawiennego w takim stopniu, jak mięso. Ograniczenie mięsa przyniesie szybkie efekty, będziesz czuć się lżej i będziesz mieć więcej energii. Pij wodę. Nasz skóra jest po zimie bardzo wysuszona. Mróz i ogrzewanie w domu oraz samochodzie pozbawiają jej naturalnego nawilżenia. Aby przywrócić skórze równowagę, konieczne jest nawodnienie organizmu. Picie 2 litrów wody dziennie nawilży również śluzówki nosa i gardła, dzięki czemu unikniesz infekcji. Dodaj warzywo. Spożywając kilka posiłków dziennie, pamiętaj, aby do każdego z nich, bez względu na to, co akurat jesz, dodać minimum 1 warzywo. Jeśli przygotowujesz spaghetti, dodaj garść świeżej pietruszki,
Do ziemniaków zjedz pomidora z jogurtem i cebulką, do kanapek dodawaj sałatę i ulubione warzywa. Proste, prawda? Mała zmiana, dzięki której spożycie warzyw dla kogoś, kto ich nie je, zdecydowanie wzrasta.